Na przełomie wieku XIX i XX wśród architektów wrzała dyskusja na temat roli architektury i jej twórców. Dotychczasowe prądy stylistyczne, m.in. secesja, były coraz częściej krytykowane. Krytyka ta dotyczyła głównie bogatych form ozdobnych, określanych mianem sztucznych, kiczowatych i niefunkcjonalnych. Architekci, którzy z zapałem podjęli się projektowania nowej architektury na miarę czasów, proponowali bardzo proste, wręcz można by powiedzieć ubogie w porównaniu do poprzednich stylów rozwiązania architektoniczne elewacji. Ubogie jednak były one tylko z pozoru. Cała esencja tkwiła w funkcjonalności, która była głównym wyznacznikiem nowej architektury. Jednym z głównych haseł modernizmu była maksyma Sullivana mówiąca o tym, że forma wynika z funkcji lub też forma następuje po funkcji. Zatem proste dla niektórych ubogie sposoby kształtowania elewacji stały się synonimem nowoczesności na początku XX wieku. Modernizm ujawniał się głównie w dużych budynkach. Były to gmachy urzędów, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki wielorodzinne. Widać to na wielu przykładach na całym świecie, w Europie, a także w Polsce. Architekci coraz częściej sięgali po coraz bardziej efektowne formy architektoniczne. Również formy te przybyły do Katowic, które po przyłączeniu do Polski w 1922 roku stały się stolicą autonomicznego województwa śląskiego. Oczywiście jednym z największych niuansów ówczesnych czasów było zastosowanie stali do tworzenia konstrukcji obiektów. Widać to przede wszystkim w USA, gdzie powstają ogromne drapacze chmur. Także w Europie i później w Katowicach, gdzie również mamy przykłady tego typu konstrukcji. Przełomem było zastosowanie konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkalnym. W 1927 roku na kalifornijskich zboczach powstaje Lovell Held House, czyli pierwszy obiekt w Stanach Zjednoczonych, a także i na świecie, pełniący funkcję rezydencji, który został wzniesiony w konstrukcji stalowej. Za chwileczkę jego sylwetkę ujrzymy na rysunku. Kolejnym przykładem tego typu konstrukcji, tym razem już w Europie, jest jedna z willi w Brnie. Katowice również doczekały się takich realizacji. O tym opowiem za chwileczkę. Lovell Held House, czyli rezydencja w USA. Oprócz tego, że została wzniesiona w konstrukcji stalowej, to dodatkowo spełnia wszystkie założenia modernizmu. Przypomnę tylko, że był to brak dekoracji, duże przeszklenia i kubiczne bryły. Thank you.
Tak jak już wspomniałam, Katowice również doczekały się willi wzniesionej konstrukcji stalowej. Projektantem tego obiektu był Tadeusz Michejda, znany na Śląsku, a także w Polsce architekt, który jako jeden z pierwszych zastosował w swoich projektach materiał konstrukcyjny stal. Willa, która w tej chwili pokazuje się w krótkim rysunku, znajduje się przy ulicy Bratków 4. Warto wspomnieć, że jest to jeden z dwóch takich obiektów w Katowicach. Drugi znajduje się po przeciwnej stronie, przy ulicy Bratków 5. Jest to willa Tułacza, która również została zaprojektowana przez Tadeusza Michejdę. Przy okazji tworzenia tego rysunku warto powiedzieć kilka słów o tym, jakie on posiada cechy szczególnie. Przede wszystkim to, co w tej chwili zaznaczam białym kolorem, czyli wejście do budynku w postaci podciętego fragmentu elewacji, który oparty jest na słupie. Oczywiście brak jakichkolwiek dekoracji na wszystkich ścianach frontowych obiektu. Widzimy tarasy, które są zadaszone i niezadaszone. Oddzielone stalowymi barierkami. Pojawia się też okrągłe okno bulaj, a także duże przeszklenia. Przeszklenie narożne, a także duże okna balkonowe.
czasie dzisiejszego spotkania przekonaliśmy się, że Katowice były i nadal są miastem, w którym powstają nowoczesne obiekty. Nowoczesność ta nie tylko dotyczy formy, ale również nowych technologii w budownictwie, które również kilkadziesiąt lat temu zaproponował modernizm. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.